Heju, cześć, witajcie na was w nowej takiej mini serii na moim kanale z gry Car X Drift Racing Online. Wiem, strasznie długa nazwa jest tej gry. Jest to gra o driftowaniu, jak mówi sama nazwa. Właśnie jest to gra, która była wcześniej na telefonach i wypuścili ją w 2017 na komputer i to dzisiaj ma dużą grupę fanów, oczywiście więcej ludzi gra pewnie też na telefonach, ponieważ gra jest darmowa na telefonie. Ale powiem wam tak, jak na razie ja się jaram, jak widzicie, trochę pograłem. Tutaj kamerka chyba trochę zasłania, mam 465 tysięcy aktualnie, jestem, mam 12 poziom. Grałem przez jakoś 3-4 godziny teraz, dzisiaj dopiero ją kupiłem. Na Steamie kosztuje tylko 12 euro. I tak, jest to gra głównie o driftowaniu tak naprawdę. Jest to świetnie zrobiona gra o driftowaniu według mnie. Możemy grać na single playerze na różnych mapach, które wam zaraz pokażę. I grać też na multi. Jak trochę sobie na multi też gram, bo się fajnie jeździ z innymi ludźmi. Co tu więcej mówić? Gram na kontrolerze, oczywiście najłatwiej się gra w to na kontrolerze. Nawet można grać na kierownicy. Polecam wam youtubera, który się nazywa Marquis. U niego chyba się tak nazywa to polski youtuber, który właśnie też nagrywa z tego filmiki. Właśnie gra na kierownicy. Straszny szacun dla chłopa za to, że to robi, ponieważ nie wiem, ja na kontrolerze czasem tego nie ogarniałem, a ogarnij to na kierownicy. Ja nawet prawa jazdy nie mam, więc ja i tak bym tego nie ogarniał. Ale tak, jak widzicie, jestem tutaj w moim, jak to auto się nazywa, bo ono ma Godzilla R3, jest to tak naprawdę Nissan Skyline R32. Oczywiście nie mają, ta firma nie ma, ci deweloperzy nie mają licencji na te prawdziwe auta, więc mają swoje własne wersje, ale jest klasa pierwsza, druga, trzecia i czwarta, piąta to już jest ta i piąta. Piąta jest ta najwyższa, to już są najdroższe auto. Zaczynamy tam prawie z autem, który się nazywa Hachi Roku, Panterą M590S i VZ210. Prawdę mówiąc, nie wiem, jakie to jest auto, ale tak go stylingowałem na samym początku. Powiem wam, tyle kasy się dostaje tutaj za single playera, to tak, z klasy drugiej właśnie mam tego Nissana, który jest jak na razie moim ulubionym autem. Jego mam też zmodyfikowanego na Ultimate od razu. Jak widzicie, możemy tak sobie zmodyfikować. Tu się widzicie, zmieniają rzeczy. Możemy też dyno stan zrobić, czyli możemy wszystko w tym aucie zmienić. Od kół do, jak widzicie, do silnika, transmisji, hamulców, do wszystkiego. Ja na razie trochę się tym pobawiłem, ale się nie znam za dużo. Jakiś tam tutorial obejrzałem sobie na YouTubie, jak to zrobić. Jakie auto jeszcze mam? Mam jeszcze jedno, mam
oczywiście R34, którym mało na razie jeździłem, kilka kilometrów nie przejechałem, ponieważ no to jest moje na razie ulubione auto i najbardziej mi się podoba to, jak go właśnie zrobiłem. Jak widzieliście w intrze gry, driftowanie wygląda świetnie i powiem wam tak, kuźwa, no świetnie jest zrobione, mamy tutaj mapy właśnie, które musimy kupować za te pieniądze, które zdobywamy. Też możemy mieć profil, tak subskrypcję, gdzie wtedy wszystko jest tańsze, ale powiem wam, tyle co się zarabia, to się nie opłaca tej subskrypcji kupować. Te mapy chyba wtedy można grać, jeżeli ma się subskrypcję, i tak one kosztują na Steamie chyba 2 euro. Ale jeżeli gracie na online, to najczęściej będziecie grać na tym Eastogue. To jest tego japońskiego, ta japońska mapa, czyli tam prawie nie musicie kupować, bo i tak każdy gra w te mapy, głównie na multi, więc możecie je na multi wypróbować, zanim kupicie je jako DLC. Ale tak, tutaj sobie zacznijmy. Czemu mi zabrało wszystkie moje te, a może to jest punktacja dzienna? Nie wiem, bo ja miałem te wszystkie wyścigi ukończone, ale jak na razie mam tylko do Springstone kupione. Na Springstone też zrobiłem dla was intro, jak widzieliście. Na razie moja ulubiona mapa to jest Springstone, Navarro, Base i Castle Road. Pójdziemy sobie na początku na Navarro, bo jest to lotnisko. I powiem wam tak, jeździ się świetnie. Wiem, trochę długie intro, ale chciałem wam opowiedzieć trochę, ale jeździ się świetnie. Włączycie sobie na przykład na YouTube, ja wam polecam, jeżeli w to gracie, włączcie sobie Carfunk Music, to jest 808 Memphis. Oczywiście jak nagrywam, to nie mogę się skupić i zwaliłem sam początek. Gra jest strasznie głośna aktualnie też dla mnie, więc będę musiał zaraz przyciszyć. Ale jak sobie puścić taką muzykę, tak jak właśnie była w tym intrze, tak driftujecie, no ja przez te 3-4 godziny, co teraz grałem, to tylko takiej muzyki słucham i jest świetnie po prostu, nie? Możecie się wczuć i driftować cały czas. Tak, drift jest według mnie fajnie zrobiony. Jak ja zacząłem grać naprawdę w tą grę na telefonie, w CarX Street Racing, czy tam te Drift 2, to była gra, którą zacząłem jakiś czas temu i mi się strasznie spodobała i zobaczyłem właśnie, że jest też wersja na komputer, więc ja pomyślałem, ok, jak jest na kompa, to sobie kupię na kompa, ponieważ no się na kompie trochę inaczej jeździ niż się jeździ na telefonie oczywiście. Nie wiem, czemu czasem takie lagi są małe, ale oczywiście inaczej się jeździ. Na kontrolerze możecie właśnie jechać albo na kierownicy. Nie musicie się użerać z tym graniem na telefonie. Jest też fajnie, ale tam, żeby większość map odblokować, to musicie albo je za prawdziwe pieniądze kupować, sobie tokeny i takie inne, co się w ogóle według mnie nie opłaca. Którą możecie kupić, to na komputer podłączyć pada i grać na komputerze za te 10 euro i mieć wszystkie mapy i wszystko. Jak widzicie, zarobiliśmy teraz 129 tysięcy, czyli tak prawie zaraz możemy sobie kupić nowe auto. Nie wiem, czemu mi to trochę laguje, jak nagrywam. Bo jak grałem normalnie, to wszystko działało też normalnie. Włączyłem też dym w autach, ponieważ dymią to nic nie widzisz tak naprawdę podczas jazdy. Ale poczekajcie chwilę, tylko jedną rzecz zrobię. No, więc jesteśmy ludzie. Musiałem coś tylko szybko zrobić. I jak widzicie, mam 595 tysięcy. Możemy sobie jakieś nowe auto kupić. Nie wiem, zobaczę, co jest w katalogu, co możemy sobie kupić. A jeszcze co kupiłem, to kupiłem tego Horneta. Camaro sobie po prostu kupiłem, bo jest achievement za zdobycia U. To jest ta Mazda, którą możemy tak zmodyfikować, że wygląda jak Mazda Hana z Need for Speed'a, chciałem powiedzieć, szybkich, ciekłych. Musiałem tam prawie kupić już ostatnie auta, już klasę 5 odblokowałem, Zismo zamiast Nismo.
Nic mu to GTR jest. Wszystko, są też Supra. Supra też będę kupował. Ale dlaczego też zacząłem tą serię? Tak, żeby po prostu sobie grać, nagrywać jak gram na przykład ze znajomymi, zobaczymy, albo z widzami. Jeżeli macie tą grę, wbijajcie na Discorda, ja zrobię specjalny kanał. Jeżeli gracie na tele, na Playce, na Xboxie, jest crossplay, więc możecie wbijać na Discorda, link jest w opisie, zrobię specjalny kanał dla ludzi z CarX, możecie sobie możecie postować wasze buildy, waszych aut. I zapraszać mnie na przykład na Steamie, albo ja będę pisał, kiedy będę grał, to będziemy mogli pograć, na przykład nagrać odcinek. I żeby mieć po prostu z wami kontakt, że fajnie by było tak z widzami grać, też chcę zacząć robić z tego live'y. Więc wtedy byśmy mogli sobie live'y robić właśnie i grać w to na live'ie. Oczywiście modyfikacje już kosztują o wiele więcej, już jak na wyższych poziomach, jak widzicie. To jest chyba ten, nie? Czekajcie, bodykity. Oczywiście możemy bodykity kupować. A to musimy mieć DLC. O to chodzi. Tylko może nie z tymi naklejkami. Ale ile bodykity kosztują? To jest fajny bodykit. To jest fajne. No Han. Tylko te koła trochę trzeba na wyciągnąć. O kuźwa, to tu można aż tak zmienić. Z przodu wygląda jak taki Mustang trochę. Taki muscle car. A z tyłu tak. Ten agresywnie wygląda. Ale też dlaczego ja zacząłem tą serię, żeby... jeżeli chcecie zobaczyć jakieś drifty na różnych mapach, jakieś auta, to możecie pisać oczywiście w komentarzu. Jeszcze pokażę wam jeszcze jedną mapę. Poczekajcie, wezmę oczywiście swoją Godzillę. W ogóle to wygląda tak pięknie z tą maszką zdjętą. Nie pokażę wam mapy. Pokażę wam multiplayer. Oczywiście w multiplayerze lobby są najwięcej do 16 osób. Można robić różne wyścigi na tym. Przepraszam, jeżeli moją dziewczynę słychać w tle, ale ona trochę chrapie aktualnie, bo śpi, bo mamy 3 w nocy. A ja w kwarantannie siedzę, tak, jestem w kwarantannie. Widzicie Eastoke, to jest ta japońska mapa. Możemy tutaj wbić sobie, jeździć. Głównie to są, jak widzicie, chińskie, japońskie serwery. Można w tandemie jeździć, jeżeli ktoś nie wie, co tandem. Jedziesz w grupie po prostu. Jedna osoba jedzie z przodu i kontroluje tam prawie wszystkich. Wszyscy muszą jechać tak jak ta osoba, za tą osobą. Fajnie to wygląda, można też tandem robić tak na single playerze, ale tutaj jak walniecie w auto, to od razu musicie od nowa wszystko zaczynać, a tutaj jak walniecie w kogoś, no to może się kolega wkurzy, ale nic więcej tak naprawdę, więc nie będziecie mieć jakiegoś wielkiego problemu. Aktualnie mało ludzi gra, bo jest noc, ale serwery jak są, to można wbić. A oczywiście, jak to powiedziałem, to nie mogę wbić. A room is full. No, wypełniają się. Więc jak widzicie, jesteśmy na tej japońskiej mapie. Możemy tu driftować, jeździć. To jest mapa, na której jest wyłączona kolizja. Bo można włączyć kolizję. Na przykład wtedy, jak w tandemie się jedzie, to jak kogoś pieprzniecie, no to pieprzniecie i wszystkie auta się zlecą od razu. Ale jak widzicie, nie musicie nawet DLC kupować. Możecie po prostu sobie przyjść na multi, wskoczyć na serwer i po prostu zacząć jeździć na tej mapie. Bo mapa wygląda... Przyspieszyłem za bardzo. Za bardzo przyspieszyłem. Typ jedzie za mną, tandem próbuje robić, a ja co? A ja nie umiem kontrolować swojego auta. Świetnie. Nie, ale fajne są mapki. Driftowanie według mnie też jest świetnie zrobione. To mi się właśnie strasznie podoba w tej grze. To jest, no... Ja uwielbiam driftowanie, więc dla mnie zawsze... Kolizja jest jednak włączona, jak widzicie. Wypieprznęło mnie w
kosmos. Przepraszam, ziomuś. Nie chciałem. Tu przycisk. Ale tak. Driftuje się fajnie. Powiem wam na razie ten build, który ja zrobiłem. Na razie mi się podoba. Na pewno jeszcze go będę zmieniał, żeby lepiej nim driftować. Albo w ogóle auto zmienię. Zobaczymy. Na razie będę tym jeździł, bo to jest moje ulubione auto. Jeżeli chcecie live'y z tego, to piszcie po prostu w komentarzach i ja może dzisiaj, jak ten odcinek go wrzucę, to może i zrobię też live'a z tej gry. To sobie posiedzimy, jeżeli ktoś z was ma też tą grę, to będziemy mogli sobie wtedy pograć. Więc no, tutaj jeszcze dojedziemy sobie do końca. Tak też są też time trial, że na czas musimy ukończyć jakąś mapę na single playerze, ale nie wiem, jakoś to nie jest 100%, wtedy musicie się śpieszyć, a jak driftujecie, to nie chcecie się aż tak śpieszyć, chcecie na chillku sobie jechać, więc tu sobie zjedziemy sobie tutaj. Do mojego garażu. Więc tak, jeżeli chcecie więcej odcinków ludzi z tej gry, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie live'y, to też zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, jakie auta chcielibyście zobaczyć, na przykład którymi driftować, jakieś montaże. Wbijajcie oczywiście na Discorda, link w opisie. Tam możecie wysłać swoje zdjęcia, pisać, na czym gracie, to może sobie znajdziecie kogoś do gry, może ze mną pogracie. Tak, ludzie. To było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, jak mówię, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, moi kochani.